propozycji tezy i po stronie przeciwnej ksiądz Wojciech Lemański. Drodzy Państwo, dla mnie ta teza jest wewnętrznie sprzeczna i może dlatego łatwiej będzie mi bronić tezy przeciwnej. Również trzeba najpierw określić, kim jesteśmy my, którzy mielibyśmy obcych nienawidzić. Wiadomo, że jak ksiądz, to będę się wypowiadał jako przedstawiciel tej, niektórzy mówią, że przeważającej społeczności w naszym kraju, społeczności chrześcijan, katolików, ludzi wierzących, którzy intencjonalnie, ale i praktycznie starają się kierować tą podstawową zasadą, żeby bliźniego swego miłować. Oczywiście mówię o sprzeczności tej tezy, która nam dzisiaj towarzyszy i przyświeca, bo wiem, czym jest nienawiść. Nienawiść jest bardzo intensywną emocją, uczuciem skierowanym do ludzi, którzy nam w czymś zawinili. Jest formą odpłaty, formą zemsty. No, trudno jest nienawidzić człowieka, którego nie znamy, który jest nam obcy. I znów wypowiadam się jako ksiądz, ale ksiądz, który ma oczy i uszy i słyszy to, co pozostali prelegenci słyszą. Może nie w programach informacyjnych, bo tych nie oglądam, ale wystarczy okno otworzyć, żeby usłyszeć to, co skandują na ulicy albo na wałach pod wałami jasnogórskimi. To wszystko słyszę i widzę. I zastanawiam się wtedy, jeśli to nie jest nienawiść wobec obcych, bo jestem przekonany, że to nie jest nienawiść wobec obcych, to co to jest? Otóż to jest, bo wierzę głęboko, że te sondaże, które wszyscy znamy, które mówią o niechęci wobec takiej grupy, takiej nacji, takich ludzi o takich preferencjach i widzę, że te słupki rosną z miesiąca na miesiąc, to się nie bierze znikąd. Otóż wydaje mi się, że mamy do czynienia nie z nienawiścią, a z obawą, z lękiem wobec innych, wobec nieznanych. I tutaj pojawia się podstawowa moja teza za tę niechęć, za tę obawę. Odpowiadają autorytety, odpowiadają ci, którzy nam o tych obcych opowiadają niestworzone rzeczy. Biję się w piersi, bo jestem przedstawicielem społeczności nauczycieli. Tych, którzy kształtują nasze obawy, którzy wielu z nas budzą właśnie antagonizmy, ksenofobię, budzą jakieś przejawy rasizmu, antysemityzmu. Trochę jest za to odpowiedzialna historia, bo po II wojnie światowej nie dane nam było albo w bardzo ograniczonym zakresie spotykać innych. Byliśmy jednorodnym społeczeństwem, jednorodną społecznością, w której różnice były niezauważalne, często nawet w jakiś sposób rozdmuchiwane. Natomiast bezpośrednio po wojnie mieliśmy to dobre doświadczenie spotkania z obcymi, na przykład spotkania z uchodźcami z Korei czy z Grecji, których przyjęliśmy, mimo że nie bardzo mieliśmy się czym dzielić, potrafiliśmy okazać im no właśnie taką ewangeliczną szczodrość czy życzliwość. Wydaje mi się, że to wszystko w nas jest. Po prostu należy zamknąć usta tym, którzy nas
do takich obaw nakłaniają, którzy w nas budzą te demony, które nie są demonami nienawiści, które są skłonnością do obrony tego, co czujemy wobec takich głosów za zagrożone. My nie patrzymy obojętnie na te ruchy na ulicach czy w telewizji, bo boimy się o naszych bliskich, bo boimy się o nasze dzieci, o nasze wnuki i wielu z nas, słysząc te ostrzeżenia płynące z różnych źródeł, mówi, a być może jest w tym ziarno prawdy, a więc należy tej naszej niezależności, tej naszej odrębności, tego naszego bezpieczeństwa bronić. Dziękuję bardzo. Ksiądz Wojciech Lemański.